Cześć kochani, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałam Was zaprosić na Get Ready With Me. I oczywiście zaczniemy standardowo od makijażu. Ja nakładam na swoją twarz dwa podkłady. Jest to podkład Catrice All Matte Plus i jest to podkład z Essence Stay All Day do 16 godzin. I będę nakładała je paluszkami. Nakładam oba dlatego, że mam zmiany w obrębie ust, pozostałości, można tak powiedzieć. I chciałabym osiągnąć większe krycie, a niestety podkład z Catrice nie daje mi takiego krycia, jakie po prostu potrzebowała w tym momencie moja twarz. I oczywiście będę nakładał to takimi kropeczkami. Jak widzicie, oba te podkłady tak na zmianę po prostu. Ten z Essence jest troszeczkę ciemniejszy, ten z Catrice jest jaśniejszy, więc one fajnie mi się tak łączą. I właśnie mieszamy kropeczki troszeczkę jasnego, troszeczkę ciemnego. I to wszystko będę oczywiście rozcierała. Następnie na zmiany w obrębie ust nakładam Bourjois Healthy Mix. Jest to korektor. Korektor płynie, jest on dosyć fajnie kryjący, na taką czwórkę z plusem bym powiedziała. I właśnie nakładam go na te zmiany. Tutaj w obrębie ust, jak możecie sobie zobaczyć. I oczywiście rozcieram to wszystko palcami, a na okolice oczu nałożę korektor z Bell. Jest to BB Cream, jest to korektor naprawdę bardzo fajny, bardzo fajnie rozświetla, bardzo fajnie rozjaśnia te okolice, kryje wszelkiego rodzaju właśnie cienie. Ja nakładam i pod oczy, i na właśnie powieki. Wklepuję go delikatnie palcami i on fajnie właśnie tak wygląda, rozjaśnia te okolice i dodatkowo okryje. Utrzymuje się cały dzień i nie mam do niego żadnych jakichś mocniejszych zarzutów, tyle, że troszeczkę wolałabym, żeby był po prostu jaśniejszy. No i to wszystko delikatnie rozcieram. Następnie oczywiście zapudrowuję pudrę z firmy Bell. Jest to Two Skin albo Second Skin. Kilka osób mi pisało tak, kilka osób mi pisało tak. W każdym razie widzieliście, o jaki produkt chodzi. I nakładam pudrę, żeby to wszystko zagruntować, żeby to wszystko fajnie mi się trzymało. Pudra jest dosyć fajny. Na taką czwórkę bym go oceniła. I korzystając z okazji, bo tutaj chwilę będę nakładała ten puder, właśnie nagrywam pierwszy raz w ten sposób, że najpierw nagrałam obraz, teraz nagrywam dźwięk. Na pewno dźwięk nie będzie tak fajny jak w innych filmach innych dziewczyn, bo niestety korzystam z mikrofonu wbudowanego do laptopa, a wiecie jak to jest. No i tutaj nakładam bazę i do tego będę nakładała jeszcze cień. Cień z firmy Pierlenę i tutaj za chwilę się sfokusuję. Jest to numer 147. I to jest pastel, taki korektorowy kolor cienia i on właśnie jeszcze dodatkowo kryje jakieś takie cienie, które pozostały, czy jak macie jakieś takie zasinienia na powiekach, to on właśnie ma taki fajny kolor. No i co, i mam nadzieję, że film będzie się jakoś przyjemnie oglądał, chociaż ten głos na pewno nie będzie za fajny, będzie troszeczkę taki stłumiony, no ale zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, bądźcie dla mnie łaskawi. No i teraz robimy brwi, ja brwi robię produktem tym, którym robię już chyba od ponad pół roku, czyli jest to Oriflame, jest to produkt do stylizacji brwi. Oczywiście najpierw jaśniejszy cień, później ciemniejszy. Ja nie potrzebuję żadnego tutaj wosku, ani żadnych jakichś innych produktów, tylko i wyłącznie taki cień. Następnie robię kreskę linerem, jest to liner z firmy Maybelline, po prostu czarny. I robię tą kreseczkę tak naprawdę od, można powiedzieć tak, no 3/4 powieki. Nie robię od samego początku, od wewnętrznego kącika, tylko po prostu zaczynam od połowy, można powiedzieć, no troszeczkę kawałeczek dalej. I jak mogliście widzieć, malutkim takim pędzelkiem rozcieram. W celu takim, żeby po prostu ta kreska nie była tak mocno czarna, żeby była taka troszeczkę stłumiona i delikatnie tym sposobem też ją tak jakby poszerzam, powiększam, po prostu robię ją grubszą, ale właśnie nie chciałabym, żeby ona była taka ostra i taka mocno ciemna, dlatego też używam takiego pędzelka, pędzelek jest z firmy Lenka. No i oczywiście zalotka, ja uwielbiam zalotkę i bardzo Wam polecam. Dwa cienie, najpierw cień, tuszem, najpierw tusz wydłużający z Bell, oczywiście do góry nogami pokazany, jest to Extreme Long, bardzo fajna maskara z wyprofilowaną taką szczoteczką i do tego Max Factor 2000 kalorii, który się nie nadaje samodzielnie na moje rzęsy, ale fajnie wyglądają razem połączone. No i tak prezentują się moje rzęsy naturalne, wytuszowane. Tutaj Wam pokazałam klej Duo, bo będę właśnie używała sztucznych rzęs z Elfa chyba. I tutaj jak widzicie czekam, troszeczkę dmucham sobie, żeby ten klej przesechł i żeby fajnie mi było przykleić te rzęsy. I oczywiście nakładam je pęsetką. Jeszcze dmucham troszeczkę, bo on musi troszkę przeschnąć. Nakładam pęsetką. Ja jak widzicie mam takie połówki, sama sobie zrobiłam, to były całe rzęsy. Ja je po prostu przecięłam na pół i używam tego drugiego końca, właśnie to Wam prezentuję, żeby sobie tak naprawdę przyklepać te rzęsy do moich rzęs. No i tak to wygląda z bliska. Troszkę widać jeszcze ten klej, ale on delikatnie przeschnie i zmieni kolor na przeźroczysty. Wydaje mi się, że fajnie to wygląda, daje taki naprawdę naturalny efekt. Tutaj macie po waszej prawej moje lewe oko i tutaj macie drugie.
drugie oko z rzęsami. I tutaj w roli cienia na kąciki, kąciki wewnętrzne, Franki mnie tutaj rozprasza, daję Essence, Essence numer 58, jak mogliście zobaczyć, i nakładam paluszkiem, bo zapomniałam pędzelka, i paluszkiem delikatnie wklepuję, żeby rozświetlić. I oczywiście konturujemy, konturujemy bronzerem z Catrice 020 Deep Bronze. Pędzelek, którego użyję, jest to pędzelek z Maestro w numerze 100, chyba 55 bodajże. Uwielbiam ten bronzer, uwielbiam ten pędzelek, dla mnie jest po prostu duet niezastąpiony. I oczywiście konturujemy, nie zapomnijcie o czole, jeśli macie grzywkę do góry, bądź ją spinacie, albo w ogóle nie macie grzywki, konturujcie koło, bo to fajnie wygląda. I oczywiście rozświetlasz ten sam, co w kąciku, czyli Essence numer 58, i nakładam to pędzelkiem Kozłowski PB 41 chyba. No i tutaj oczywiście na skronie może nie tfu, na szczyty kości policzkowych, i oczywiście usta. Nie mogłam się zdecydować, szminka z Rimmela 006 Pink Blush, czy szminka z Avonu, to jest seria Lux, w numerze, w kolorze Nude Sleep. Nie mogłam się zdecydować, który nałożyć, więc w końcu postanowiłam, że nałożę oba. Najpierw oczywiście ten od Avon i później tą z Rimmela. I oczywiście włosy. Włosy mam umyte. I teraz oczywiście ja zawsze tak rozczesuję palcami, właśnie żeby one były tak mocno splątane, później jeszcze do góry je przeczesuję i następnie rozczesuję oczywiście jakimś grzebieniem, czy to jakąś szczotką. I tutaj jak widzicie, mam takie koczki porobione, zrobiłam sobie sama takie byle jakie, po prostu na ślepo, i następnie to wszystko muszę wysuszyć. Miałam mało czasu, więc tak troszeczkę je podsuszyłam delikatnie suszarką i później rozpuszczałam, ale to za chwilę będzie właśnie widać. I suszymy oczywiście najlepiej w jak najdalszej odległości, żeby nie popalić, bo mamy bardzo mokre włosy. I oczywiście używam jakiegoś sprayu ochronnego. I ja tutaj, jak widzicie, rozpuszczam te kikutki, już Wam mówiłam przed chwilą o tym, i będę jeszcze troszeczkę suszyła te włosy. I jak widzicie, tutaj suszę. No oczywiście scena z jakiegoś filmu, teraz możecie sobie podziwiać moje szaleństwo, troszeczkę mnie poniosła wyobraźnia. I następnie, jak widzicie, wzięłam grzebień, mój zarąbisty, wielki grzebień do tapirowania. Wszystko jeszcze sobie do troszeczkę lakieruję. Ja zrobiłam takie kłódki, żeby po prostu włosy były bardziej podniesione od nasady, żebym mogła właśnie zrobić moje takie drapieżne upięcie, które mogliście widzieć już na moim kanale. Ale w tym momencie postanowiłam, że zrobię Wam to dokładnie, żebyście mogły widzieć, bo narzekałyście, że nie było widać zbyt dokładnie na tym moim filmiku pokazowym. Więc tutaj w sumie w przyspieszonym tempie, ale będzie widać, jak robię tą fryzurkę. Tutaj grzywkę oczywiście zaczesuję do góry i teraz będę tył spinać. Robię taki, jak widzicie, wałeczek, później spinam je z jednej strony wsuwką, z drugiej strony wsuwką, i oczywiście też muszę zająć się bokami, bo boki też trzeba podpiąć. I podpinam też oczywiście je wsuwkami, też zawijam w taki wałeczek i za chwilę zobaczycie, próba nieudana, ja to z powrotem rozepnę i jeszcze raz będę spinała. No widzicie, to trzeba metodą prób i błędów, i jeszcze raz po prostu zawijam, także możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda wszystko z tyłu dokładnie, bo ostatnio nie widziałyście za bardzo, bo te boki robiłam już przodem do Was. No i już zajmiemy się przodem. Przód oczywiście wygładzić troszeczkę, podlakierować kwiatki. Jak widzicie, ja każda wajatka ma się w kwiatkach. Zacieszam wafla na samą myśl o kwiatkach. Oczywiście wpinam w roli takiego grzebienia. Troszkę jeszcze podtapirowuję, gdzieś tam poprawiam. Delikatnie spryskuję lakierem, żeby to wszystko właśnie utrwalić dobrze. No i tak to wszystko się prezentuje razem. Małe poprawki. No i kochani, to było na tyle. Cała moja fryzura, cały mój makijaż. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie oczywiście znać. I dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Buziaki. Pa, pa.